Czy wiesz, że lęk przed wystąpieniami publicznymi jest u ludzi tak silny jak fobia dotycząca pająków, a nawet lęk przed śmiercią? Boimy się wystąpień publicznych. Z drugiej strony jest to kompetencja kluczowa w biznesie, ale i w wielu zawodach. Nazywam się Katarzyna Kulik Moskwa, jestem wykładowcą i trenerem biznesowym. Od ponad 10 lat praktykuję wystąpienia publiczne. Chcę Ci dziś powiedzieć, co zrobić, żeby skutecznie wywierać wpływ na ludzi i być. Autentycznym mówcom. Czasem pewnie masz wrażenie, że doskonali mówcy po prostu wychodzą i mówią. Nic bardziej mylnego. Możesz być pewien, że poświęcili oni dużo czasu, by przygotować się do tego wystąpienia. Czasami mówi się, że są trzy kluczowe czynniki sukcesu wystąpienia publicznego: przygotowanie,. Przygotowanie, i po trzecie, przygotowanie. Ale pamiętaj, że przygotowanie to nie tylko pokaz w PowerPointie, to nie tylko ubiór, ale też sala, Twoja treść, a przede wszystkim musisz przewidzieć, jak będzie reagowała Twoja publiczność. Podstawowe pytanie, które musisz sobie zadać i odpowiedzieć na nie, kim będzie Twoja publiczność. Jakie ma cechy? Jakie ma oczekiwania? Czy to bardziej umysły ścisłe, czy artystyczne? Po co przychodzą? To jest klucz do tego, żeby zaprojektować dobre wystąpienie publiczne, ale też w trakcie jego budować efektywną komunikację. Przygotowując i projektując swoje wystąpienie publiczne, trzymaj się zasady diamentu. Zasada diamentu mówi, że każde wystąpienie publiczne ma trzy elementy: wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie. I niezależnie od tego, ile masz czasu, te trzy elementy muszą się pojawić, bo każdy z nich ma określoną funkcję i cel. Dobrze zacząć to połowa sukcesu. Otwarcie wystąpienia. Tu masz trzy podstawowe cele. Po pierwsze, musisz przyciągnąć publiczność. Zbudować motywację do tego, żeby chcieli Cię słuchać. Po drugie, musisz powiedzieć, kim jesteś, jak się nazywasz i zbudować wiarygodność do siebie jako domówcy, profesjonalisty w danym temacie, w którym występujesz. I po trzecie, musisz powiedzieć, po co tu jesteś, jaki jest Twój cel i jakie będą korzyści z tego, że publiczność będzie Cię słuchać. Bardzo istotna sprawa. Pierwsze wrażenie. Pamiętaj, możesz zrobić tylko raz i nie będziesz miał drugiej szansy. Masz bardzo mało czasu. Badacze z Uniwersytetu w Princeton uważają, że to tylko jedna dziesiąta sekundy. Z drugiej strony, pierwsze wrażenie ma decydujący wpływ na to, jak ocenią Twoje wystąpienie publiczne. I jeszcze jedno. Pierwszego wrażenia nie robisz od momentu, kiedy zaczynasz mówić, ale wtedy, kiedy wstajesz, idziesz na mównicę, wchodzisz do sali. Pamiętaj o tym i wykorzystaj to. Przejdźmy do części zasadniczej Twojego wystąpienia. To najdłuższa część wystąpienia to treść, którą masz przekazać, sedno sprawy, cel, który masz do zrealizowania. Kieruj się zasadą Arystotelesa. Myśl jak mędrzec, ale mów jak prosty człowiek. Jeśli masz długi tekst, podziel ten tekst na logiczne kawałki. Podkreślaj to, co jest najważniejsze. Zadawaj pytania retoryczne, ludzie reagują na pytania. Mów obrazowo, mów językiem korzyści. Obserwuj cały czas swoją publiczność, żeby dostosować się do niej. Jeżeli widzisz, że ludzie już się nudzą, popadają na krzesłach, zmień ton. Zrób pauzę. Pauza działa bardzo głośno w wystąpieniach publicznych. A gdybym ci teraz zadała zagadkę? Co ma decydujący wpływ na Twoje wystąpienie publiczne? Głos, treść czy mowa ciała? Spójrz na wykres. Może Cię to zdziwi, ale treść to tylko 7%. 38% mocy to Twój głos. Niewątpliwie królową wystąpienia publicznego jest komunikacja niewerbalna Twoja mowa ciała. Komunikacja niewerbalna to kilka elementów, na które musisz zwrócić uwagę. Przede wszystkim twarz i oczy, postawa ciała, twoje gesty, ubiór i atrakcyjność fizyczna. I jest jeszcze coś. Komunikacja niewerbalna jest zawsze przed komunikacją werbalną i ma zdolność przecieków. Musisz na to uważać. Jeśli jesteś zdenerwowany, twoje ręce drżą. Głos też drży. To może zdradzać. Twoją niepewność. Musisz kontrolować komunikację niewerbalną. Jeżeli chodzi o twarz i oczy, bardzo ważnym elementem w wystąpieniach publicznych jest kontakt wzrokowy z publicznością. Ale tutaj istnieje zasada, żeby nie zawieszać się na jednej osobie, tylko mieć kontakt wzrokowy z całą publicznością. Spokojnie obejmuj wzrokiem całą publiczność, przenosząc wzrok z jednej strony na drugą. Mimika twarzy wyraża Twoje emocje. Jeżeli chcesz, żeby publiczność się uśmiechała, uśmiechaj się. A jeżeli chcesz, żeby odebrali poważnie to, co mówisz, bądź poważny. Gesty to kolejny bardzo ważny element wystąpienia publicznego. Twoje ręce i nogi muszą współgrać z tym, co mówisz. Wyobraź sobie osobę, która mówi zupełnie nie gestykulując tonem takim jak ja teraz. Na pewno długo jej nie będziesz słuchał. Albo odwrotnie. Wyobraź sobie osobę, która bardzo dużo gestykuluje rękoma. Jakie masz wrażenie? Że ta osoba ma chaos w głowie. Ale z drugiej strony, gdy wykorzystasz mowę Twojego ciała, która niesie komunikat, możesz powiedzieć: że jesteście w dobrych rękach, jestem profesjonalistą. Wykorzystaj to. Twój ubiór i atrakcyjność fizyczna ma siłę oddziaływania, niesie ze sobą komunikat. Chodzi o to, żeby pasował do sytuacji, żeby budował wiarygodność do Ciebie jako do mówcy. Kolory mają też siłę oddziaływania. Na przykład kolor czerwony przyspiesza bicie serca, a niebieski wzbudza zaufanie. Wróćmy do samego początku. Tam mówiliśmy o tremie. Tremę odczuwa każdy przed wystąpieniami publicznymi. Za tremę odpowiada ciało migdałowate, które reaguje machinalnie. Drżą nam ręce, głos, robi się sucho w gardle. Jak sobie z tym radzić? Możesz zrobić pewne rzeczy, żeby wyeliminować tremę. Po pierwsze, oddychaj. Każdy oddech to redukcja tremy. Możesz też wizualizować sobie tremę i siłą woli rozbijać ją. Przed samym wystąpieniem możesz zaciskać dłonie i puszczać. Jeżeli nie masz możliwości tego zrobić dłońmi, zrób to palcami w butach, wtedy nie będzie widać. Innym sposobem jest oswajanie publiczności. Możesz na przykład wyobrażać sobie, że są w śmiesznych czapkach albo nadzy, ale uważaj, żeby Twoja wyobraźnia mocno cię nie rozśmieszyła. Niezwykle ważna jest wiara w sukces. Jak głosi powiedzenie: Schowaj nerwy do konserwy. Nastaw się pozytywnie, mów wolniej niż zazwyczaj, kontroluj komunikację niewerbalną. Jeżeli chcesz siedzieć przy wystąpieniu, najpierw wstań. I na zakończenie chcę ci powiedzieć, że każdy kiedyś był na początku drogi. Wystąpienia publiczne to umiejętność, czyli ćwicząc możesz się tego nauczyć. Bądź autentycznym mówcą, otwartym, zaangażowanym, entuzjastycznym. Kontroluj swoją publiczność i wywieraj na nią wpływ. Prowadź ją do celu, który sobie założyłeś na początku. Powodzenia.